Proszę Państwa, TVG9, ojciec narodu przemówił. Wybory 2010 do samorządu. Ojciec narodu, nie ojciec narodu. Redaktor TVG9 i mieszkaniec miasta Gdańska. Swojego czasu bardzo aktywny politycznie i społecznie. Teraz nie tyle mający to w dupie, co po prostu nie chcący walczyć z wiatrakami i uszczęśliwiać ludu na siłę, kiedy ten lud chce być rżnięty w dupę. Chodzi mi tylko o to, nie chodzi mi już w tej chwili o żadne wielkie sprawy. O to, by... Może jakoś chodzi, żeby tutaj jednak Polacy się uważali do końca na tych ziemiach odzyskanych. O to, żeby zapanowała jakaś sprawiedliwość, żeby ta klasa średnia zaczęła powstawać, kiedy Adamowicz i Karnowski tutaj robią wszystko, żeby Polacy na ziemiach odzyskanych nie stali się właścicielami. Oni bojkotowali ustawę uwłaszczeniową, teraz nie robią nic, czyli też bojkotują kwestię uregulowania własności polskiej na tym całym mieniu poniemieckim, na poniemieckich budynkach. Mówię, ja już nie chcę tutaj mówić wielkich haseł, ja chciałbym po prostu, żeby przestali ze mną grać w chuja. I to się tyczy Adamowicza, Karnowskiego, ale też opozycji, która kurwa udaje, że nic się nie dzieje. Także na koniec wiersz na podstawie pieśni doktora Hakenbusza chciałbym tym razem zadeklamować. A wieczorem my byli u kumpeli Maryli. Postawiła litry dwa, pili my tak do rana. Nie graj ze mną w chuja, bo cię obserwuję. Nie graj ze mną dzisiaj w chuja. O nie!